powiedz mi, Przemek, jeszcze jedną rzecz, skoro jesteśmy przy pokerze online. Jak ty też odnosisz się do tej opinii, którą jeden z polskich graczy niedawno na Facebooku rzucił, że turnieje MTT umierają? Czy też tak to widzisz, czy jednak to jest lekka przesada, jeżeli chodzi o takie postrzeganie tych turniejów? Ja jakby nie widzę tego, żeby turnieje umierały. Turnieje zawsze będą przyciągały najwięcej zawodników, najwięcej graczy z zewnątrz. Jest to jakby pewnego rodzaju taka odmiana pokera, w której może się zmierzyć, prawda, i spróbować każdy, bo przede wszystkim struktury satelit są takie, że gracz, który gra najniższe stawki, może zagrać w turnieju spisowym 5000 euro. I jakby nie sądzę, że MTT umiera i poza jakby graniem online jest też granie live, gdzie jest to kolejne pole do tego, żeby poprawiać się i jakby zyskiwać doświadczenie, uczyć się nowych rzeczy. Zdecydowanie jest jeszcze dużo miejsca i MTT moim zdaniem nigdy jakby to się nie skończy. Może nie chcę mówić nigdy, no ale myślę, że ma się bardzo dobrze. A ty, jakbyś miał sam określić, czy sam o sobie właśnie powiedzieć też, na jakim etapie jest twoja kariera, to jakie słowa byłyby najbardziej odpowiednie, jakbyś właśnie ją opisał w tym momencie, w którym teraz się ona znajduje? Ciężkie pytanie. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale co, wydaje mi się, Perspektywiczna. że no tak, zdecydowanie. Tak można powiedzieć. No ale w pokerze też jest tak, mówi się, że jeśli pół roku temu myślałeś, że jesteś dobry i z perspektywy czasu jakby nie zmieniasz zdania, to znaczy, że się za bardzo nie rozwijasz, więc tutaj jest ciągła praca, nadążanie za tym, co się dzieje, analiza. Godziny spędzone przed, prawda, rozdaniami. Więc to jest cały czas, ja się tym jakby nakręcam i napędzam. Ja bardzo lubię właśnie robić wszelkiego rodzaju jakieś analizy i myśleć na temat rozdań, generalnie myśleć o pokerze. Jest to właśnie o tyle fajne, że możesz cały czas gdzieś się poprawiać i tylko od ciebie zależy, ile czasu właśnie poświęcasz na to, jak zarządzasz swoim właśnie czasem, jeśli chodzi o naukę. Równie dobrze można nie robić nic i na przykład usiąść do sesji o godzinie 18, zagrać sesję, następnego dnia zrobić to samo i tak grać i być właśnie, i tak się trochę w tą, być w takiej spirali, gdzie po prostu no, jest dużo regularnych graczy, wygrywających regularnych graczy, którzy jakby nie poświęcają czasu na właśnie analizę i naukę, a radzą sobie do momentu. A zgadzasz się z taką opinią? Nie pamiętam, czy kto to powiedział, ale że poker tak to jest ciężki sposób na łatwe życie. No zdecydowanie, jakby to pokazuje właśnie całe clue. Można wyjechać na, nie wiem, na Bali czy do Meksyku i siedzieć i sobie grać. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że aby to osiągnąć, naprawdę dyscyplina i podejście, nie ma tego lekceważyć. No to nie jest tak, że a pojadę sobie poklikam, będę się opalał i tak dalej. To też, prawda, jest na pewno łatwe życie pod tym względem, że sami jesteśmy dla siebie, aczkolwiek niekiedy może być to zgubne. Ale tak, jest to prawdziwe. Wspomniałeś o tym Meksyku i Bali, to nie kusiło ciebie też, żeby gdzieś właśnie w takie ciepłe klimaty, powiedzmy, pojechać i tam łączyć tą ciężką pracę, tak jak wspomniałeś, właśnie też z takim, no, dobrym jakościowo życiem, choćby ze względu właśnie na pogodę? Były takie plany, jakoś nigdy nie doszło do skutku.
Pewnie ze względu na to, że jakoś nie było silnej ekipy, która by gdzieś tam chciała wyjechać, prawda, na rok. Jakoś wszyscy znajomi raczej skupiali się na graniu tutaj. Poza tym mam psa, także byłoby to lekko skomplikowane, żeby gdzieś wyjechać na rok. Więc no, nigdy się nie udało. Aczkolwiek kto wie. Okej, czyli na razie tak zawieszone, ale możliwe, że wrócisz do Może, tego. może. To powiedz mi jeszcze dwa pytania w sumie w tej części, zaraz przejdziemy dalej, ale powiedz mi też, Przemek, jak ty widzisz rozwój pokera online w najbliższych latach, bo niektórzy, przynajmniej ja gdzieś tam widziałem takie opinie w internecie, że niektórzy wierzą, że ten rozwój pokera nie będzie taki dynamiczny jak kiedyś, inni natomiast wskazują, że jeszcze są przecież Chiny, Brazylia, Indie, które są nie do końca odkryte, więc ten pokerowy boom kolejny zresztą gdzieś tam za kilka lat najpóźniej nadejdzie. Jak ty na to patrzysz? No ja w swoim życiu przede wszystkim szklankę do połowy pełną widzę, więc dla mnie sprawa jest prosta. Uważam, że właśnie nadchodzi drugi taki duży boom właśnie ze względu na te rynki, o których powiedziałeś. I chciałbym bardzo, żeby operatorzy nie zamykali lokalnie. No to jest bardzo złe i nie wiem, czemu to ma służyć oprócz jakichś tam regulacjom rządowym. I liczę na to, że i Stany, i Francja, Hiszpania oraz Włochy wrócą i będzie to wszystko, jakby wróci to do starych czasów. Jest też jeszcze kwestia tego, że PokerStars robi jakby coś poza pokerem, chyba wprowadzają bukmacherkę, wprowadzili kasyno, więc gdzieś tam ten napływ nowych graczy myślę, że będzie cały czas. Jakby też nie zastanawiam się, nie wybiegam w przyszłość, co będzie za 3 czy za 5 lat, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, myślę, że jeszcze jest miejsce na rozwój i tych graczy będzie przybywać. Dobra, ale wspomniałeś też o Poker Starsie i o tych zakładach bukmacherskich, kasyno też jest tam dostępne, to Twoim zdaniem to jest dobry ruch ze strony, no nie tylko tego pokerum, ale ogólnie ze strony właśnie firm pokerowych, że idą w tym kierunku, dzięki czemu mogą przyciągnąć pewną liczbę nowych graczy, czy jednak powinny się trzymać z daleka, w szczególności od gier kasynowych, żeby nie psuć sobie, nie wiem, reputacji, wizerunku właśnie powiązaniami z hazardem? Co, wydaje mi się, że tutaj sprawa, no, każdy medal ma dwie strony i jakby można brać jakby to pod uwagę, że ktoś, kto gra sobie turniej, to przeznaczy te pieniądze miałby zagrać turniej, przeznaczy je na, powiedzmy, 5 rzutów na rulecie i nie będzie miał pieniędzy i nie zagra tego turnieju. No, ale z drugiej strony też, prawda, ktoś wchodzi do kasyna, widzi pokera i jakiś tam stolik, patrzy, co się dzieje i chętnie się dosiada, więc jakby też myślę, że PokerStars jest na tyle dużą firmą i jakby odpowiedzialną, że przede wszystkim to nie straci na jakby jakości, nie przełoży to na jakość usług pokerowych oferowanych przez nich, więc mi się wydaje, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy to przyciąga, czy odciąga graczy rekreacyjnych. Raczej czas pokaże, jak tak naprawdę jest i na razie, no cóż my możemy. No dobra, to ostatnie pytanie, powiedzmy, w tej części. Zaraz przeskoczymy do kolejnego, myślę, też ciekawego tematu, który jest w ostatnich dniach mocno dyskutowany. No, a to pytanie jeszcze dotyczące pokera online. To tak niedawno zakończyła się też kolejna edycja skupów na PokerStarsie. W jednym z turniejów miałeś trzecie miejsce, ale też powiedz, jak ty oceniasz całą serię w swoim wykonaniu. Cała seria w moim wykonaniu, generalnie nie było jakichś dużo deep runów czy też cash. Wiadomo, turnieje z dużą ilością osób charakteryzują się dużą wariancją. Ja osobiście takie serie uwielbiam. Uwielbiam usiąść i mieć świadomość, prawda, że 2 tygodnie
jest prawda, granie codziennie, są super turnieje, czy tam prawie codziennie, są super turnieje, zróżnicowane struktury, fajne wpisowe, mnóstwo ludzi. Poza tym wynikiem, o którym wspomniałeś, jakoś nie pamiętam, miałem jakiś chyba PLO Zoom, semi Deep Runa, a tak generalnie to jakichś większych emocji właśnie w Deep Runach nie było. To jeszcze tytułem uzupełnienia, jak też tobie się grało ten turniej, gdzie zająłeś trzecie miejsce, czy był taki moment, gdzie nie wiem, coś ci sprawiło problemy? Jak ty oceniasz teraz już z perspektywy tych kilku tygodni, które, no powiedzmy prawie miesiąca, tak, które minęły od skupa, jak ty patrzysz na tamtą grę i czy dało się wycisnąć coś więcej jeszcze? Wiesz co, grało mi się generalnie ten turniej bardzo przyjemnie, jakby bardzo był deepowy i mnóstwo rozdań, mnóstwo ciekawych spotów. Pierwszy dzień graliśmy bardzo długo i nie byliśmy w kasie. Skończyłem chyba grać jakoś koło 7. Taki smooth sailing, jakbym to powiedział. Generalnie pierwszy dzień bez jakichś bardzo ciężkich spotów i rozdań. Drugi dzień natomiast były dwa rozdania, do których miałem do siebie pretensje. Stół półfinałowy i początek stołu finałowego grałem w większości na szorcie. Więc jakby miałem dosyć prostą grę, decyzję przy staku 16 czy tam 18 big blindów są dosyć proste, więc tą fazę właśnie dwóch ostatnich stołów short-handed jakby naprawdę naciskałem w większości fold, bo też nie za dużo rąk dostawałem, natomiast fajnie zaczął się stół finałowy, szybkie podwojenie i można było coś więcej powalczyć. Z perspektywy jakby czasu to jestem zadowolony ze swojej gry i generalnie z tego, jak cały turniej przebiegał. Stół finałowy też raczej solidnie. Także tak, no fajnie, cieszy to na pewno, że gdzieś tam wynik odzwierciedla grę. Jeśli chodzi o już samą grę na 3-handed, raczej dwa rozdania, w których straciłem sporą część stacka bez showdownu. Może jedno mogłem spasować na flopie, ale generalnie nie mam jakichś większych zastrzeżeń do tych konkretnych dwóch rozdań. Dobra, to ostatnie pytanie w tej części, bo oczywiście gdzieś mi tam wypadło, a powinno chyba być nawet na początku. Dlaczego turnieje, a nie gry keszowe? Takie podstawowe pytanie. Wiesz co, wydaje mi się, że na początku oczywiście mieszałem. Wydaje mi się, że każdy gdzieś tam zaczynając swoją przygodę próbuje i po prostu turnieje przypadły mi bardziej do gustu. Jest to jakaś w pewnym rodzaju większe emocje budzą turnieje, te deep runy, zmieniająca się struktura, oczywiście też nagrody, prawda, gdzie odpalamy lobby i widzimy jakąś tam nagrodę, no to wiadomo, że na początkującego gracza działa to na wyobraźnię. No i chyba właśnie dlatego. Gdzieś tam jakiś sportowy taki aspekt tego też jest, prawda, że możemy właśnie zmierzyć się z kimś i prawda, kogoś wyrzucić z turnieju. To też powodowało, że gdzieś tam jakoś psychologicznie można wywierać większą presję na graczy. Także to dosyć naturalny wybór z mojej strony.
kilka dni temu odbył się w jednym z warszawskich kasyn finał, kolejny finał Polish Poker Series. Tam był rozegrany main event i do tego też high roller. No i w tym high rollerze zagrali m.in. Dominik Pańka, Piotr Franczak, Jose Carlos Garcia, no i oczywiście ty. No i tak, to był dwudniowy, jeżeli dobrze pamiętam. Dwudniowy, tak. Tak, po 2 dniach rywalizacji to ty stanąłeś na, powiedzmy tak, na tym wirtualnym pierwszym stopniu podium, sięgnąłeś po zwycięstwo, więc też powiedz, jak ci się układał ten turniej, no i kto był też dla ciebie najtrudniejszym rywalem, bo tak jak wspomniałem, no sporo znanych i dobrych zawodników pojawiło się na starcie. Przede wszystkim fajna inicjatywa, fajny turniej. Deepowy. Naprawdę myślę, że jest potencjał w tego typu eventach w Polsce. Dobrze by było, żeby gdzieś tam te podatki, ta ustawa się zmieniła, a tego typu inicjatywy nabrałyby rozpędu. Co do samego turnieju, na początku nie układał mi się. Kilka spotów, gdzie musiałem foldować dobre ręce, i właśnie Piotrek mi napsuł krwi w jednym dużym rozdaniu. Grałem jeszcze to już drugiego dnia z Dominikiem, i właśnie jeszcze przed startem gry, taka ciekawa historia. Właśnie rozmawiałem, wylosowałem miejsce po jego prawej stronie, czyli wojny blindów. Podszedłem do niego i właśnie mówię, żeby spokojnie, żeby tam się nie wygłupiał. Trochę się pośmialiśmy. Pierwsza ręka przy stole, open z batona, ja 3 bez mojego blinda i Dominik gra all-in. Także od razu dynamika jeszcze sprzed baru w pierwszym rozdaniu. Akurat sytuacja dosyć standardowa, coin flip i jakby w tym momencie od razu na początku dnia drugiego szybko się podwoiłem i fajnie mi się zaczęło układać. Przyjemnie się grało, czułem się dobrze, jakby też wiedziałem, że grałem dobrze. Na stole finałowym jakoś było sporo takich staków gdzieś tam między 15 a 20 big blindów, więc też jakby trzeba było wziąć to pod uwagę i gdzieś tam właśnie zaadżustować pod te staki. Generalnie do 3-handed wszystko prawie gładko. I na 3-handed bardzo też przyjemna gra z dwoma dla mnie znanymi graczami, więc fajnie. Atmosfera też bardzo przyjemna. Super event i mam nadzieję, że będzie więcej takich. Tak, jak wspomniałeś właśnie o tym, że grałeś też z Dominikiem na stole jednym, to takie marzenie mi się pojawiło, że fajnie było, gdyby to prawo polskie było kiedyś zmienione i żeby można było też zrobić livestream z takiego turnieju, bo myślę, że sporą popularnością cieszyłby się na przykład właśnie High Roller, który gdzieś tam w internecie można by było oglądać i odpatrzeć te zmagania najlepszych naszych graczy. No. Zdecydowanie jest tutaj, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale jest tutaj potencjał i właśnie wydaje mi się, że w Polsce jest coraz więcej nie tylko samych graczy, ale też ludzi, którzy się interesują, gdzieś tam przeczytali o właśnie na przykład o Dominiku, teraz mu kibicują, trzymają jakieś tam kciuki na wyjazdach, także no fajnie by było. Domyślam się Twojej odpowiedzi, no ale też zapytam, żebyś tą odpowiedź rozwinął. To jak Ty też oceniasz właśnie udział zawodowców w tych finałach Polish Poker Series? Bo w ostatnich dniach jest sporo dyskusji na ten temat. Jedni wskazują na minusy takiego udziału, że
przynajmniej w teorii, to może zaszkodzić sytuacji pokera w Polsce, że nie wiem, minister Kapica gdzieś tam zobaczy, że tak ci nasi najlepsi gracze pojawiają się na tego typu turniejach, więc stwierdzi, że po co zmieniać prawo, skoro wszystkim to odpowiada. Natomiast z drugiej strony są takie opinie, że to ja się też do tej opinii przyłączam, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, kto gra w tych turniejach, bo ministra Kapicy czy innych urzędników to guzik obchodzi, oni się w ogóle tak pokerem nie interesują. Jak ty się zapatrujesz na to całe zamieszanie? No dokładnie, mam takie samo zdanie. Przez tyle lat jakby nic się nie zmieniło. Gdzieś tam nie było turniejów tego typu. Nikt z tym nic nie zrobił, więc nagle występ kilku bardziej znanych osób w turnieju czy ma kogoś jakby utrzymać przy zdaniu, że to, co jest i dzieje się teraz w polskim prawie, jest dobre. Nie wydaje mi się, żeby to utwierdziło przekonaniu, a też dlaczego miałbym nie zagrać? No, sytuacja jest jaka jest, przyjmuję ją i jakby też to nie jest też tak, że ja idę na taki turniej i nastawiam się, prawda, na jakiś długoterminowość, gdzieś tam liczę, czy to będzie opłacalne, czy coś takiego. Po prostu idę zagrać turniej z dobrymi zawodnikami, bo przede wszystkim właśnie lubię tą rywalizację i chciałbym właśnie grać z najlepszymi i to, żeby to miało miejsce też w Polsce. A miałeś okazję, nie wiem, porozmawiać, spotkać jakichś swoich fanów, kibiców, którzy gdzieś się tam kojarzą z twojej gry, czy w internecie, czy też na tych turniejach live, czy raczej tak anonimowo sobie poszedłeś i no, Wiesz co, nie wydaje mi spotkałeś ich? się. Aha, zawsze kilka osób na tego typu festiwalu, jakby ktoś gdzieś tam kojarzy, pogratuluje, czy jakby zamieni jakieś tam dwa, trzy słowa. Natomiast też nie wydaje mi się, żebym ja był jakoś tam strasznie, strasznie wielką gwiazdą. No, są zdecydowanie osoby bardziej rozpoznawalne i wiesz, Dominik pozuje do zdjęć, więc o czym my mówimy. Jakby też nie na tym mi zależy, ja jakby robię swoje i też jest, wiesz, sporo graczy w Polsce, którzy mają naprawdę fajny warsztat i grają fajną gierkę, a prawda, no, nie są znani, no bo gdzieś te przebicie się w tych stawkach, szczególnie jeśli ktoś gra na Poker Starsie, jest po prostu ciężkie i o tych osobach się nie słyszy, a są powiedzmy dobre i na przykład grindują sobie tak codziennie, grają jakby zawodowo, ale nie mają tych właśnie największych sukcesów, no bo tym się charakteryzuje też MTT. Okej, okay. To jeszcze jedno pytanie odnośnie tych turniejów w Warszawie. Z tego, co się orientuję, z tego, co pamiętam, chyba pod koniec sierpnia będzie kolejny finał. No tam to prawdopodobnie może trochę kolidować też z EPT Barcelona. To nie wiem, czy zobaczymy cię na tym finale, czy. Wybieram oczywiście finał w Warszawie. Nie, oczywiście, jeśli będzie kolidować, to szkoda i trudno. Aczkolwiek mam nadzieję, że ktoś tam odpowiedzialny za to weźmie pod uwagę pewne właśnie tego typu rzeczy i jakoś da się to na pewno zrobić tak, żeby właśnie nie nachodziły na siebie terminy. Dobra, jeszcze tylko tak rzucę okiem. 18-30 sierpnia to festiwal EPT w Barcelonie, więc no, miejmy nadzieję, że się to uda pogodzić, bo tak podejrzewam, pewnie też będzie kolejny high roller, więc no, spora strata by to była dla jakości pewnie turnieju, gdyby jakoś to się nakładało i nasi najlepsi gracze nie mogli się pojawić w tym high rollerze, więc no, miejmy nadzieję, że to się uda jakoś tam zgrać. Przejdziemy sobie do jeszcze jednej rzeczy, do mediów społecznościowych, bo też jak wspomniałeś o tym, że masz właśnie konto na Twitterze, trochę się tam udzielasz, ale czy też w związku z tym, że właśnie dołączyłeś do teamu teraz Silent Sharks, że
jedziesz na World Series of Poker, to czy ta twoja aktywność na przykład na Twitterze będzie wzmożona, będzie jej więcej, czy raczej tak jak dotychczas spokojnie bardziej? Ja nie jestem też osobą, która jakby gdzieś tam czuje potrzebę bardzo jakby dzielenia się tym i nie jest to mój comfort zone. Natomiast Twitter, no, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam znajomi spoza pokera właśnie dużo pytają. Jakby jest to też takie miejsce, gdzie ja mogę coś napisać, wszyscy to zobaczą, że kto będzie chciał, to zobaczy i nie będę musiał wysyłać, prawda, 15 czy 20 SMS-ów właśnie z odpowiedzią, jak tam idzie, więc generalnie znajomi wiedzą, gdzie szukać i pewnie te update'y będą o tyle częstsze, że po prostu będę wrzucał pewnie codziennie jakiś update z gry, jak idzie i generalnie co gramy. Także no, aktywność będzie bardziej zmożona z tego względu, że będzie jakby o czym pisać. No też nie używam Twittera, prawda, jadąc na jakiś tam turniej gdzieś za granicę, bo też jakby nie wydaje mi się, że jakoś mam strasznie dużo osób, które mnie śledzą gdzieś tam i są ciekawe, jak mi idzie, prawda, w turnieju za 600 euro. Okay, czyli nie masz potrzeby, żeby zdjęcia swoich obiadów czy śniadań wrzucać, tak? No nie, na razie nie. To skoro wspomnieliśmy o Twitterze, to oczywiście jeszcze o tego Facebooka cię zapytam. Czy nie kusi cię, nie masz jakichś planów, żeby wzorem na przykład Piotra Franczaka, czy Sosika, czy Tygesa też założyć swój fanpage, gdzie mógłbyś na bieżąco informować swoich kibiców o postępach w grze, właśnie też jakichś wyjazdach live, o tym jak ci idzie. No na razie nie. Tak jak wspomniałem wcześniej, jakby nie jest to coś, co ja mam potrzebę robić. Natomiast chyba widziałem właśnie u Soulseeka, że taki właśnie ciekawy cytat, że życie zaczyna się na krańcu twojej i właśnie strefy komfortu. Także gdzieś tam to do mnie przemówiło, aczkolwiek nie przekonało mnie jeszcze na tyle, żeby tego fanpage'a zakładać. No, jakby nie jest to mój klimat, o tak. Rozumiem, że bransoletka na tegorocznym wstopie przekona cię do tego, żeby założyć fanpage. Jeśli na przykład obiecasz mi, że tak będzie, no to pewnie bym założył, tak. Natomiast nie, no się śmieję. Już to nie wiem, jak będzie, gdybym wygrał bransoletkę. No, wydaje mi się, że jednak fanpage'a by dalej nie było. Okej, no ale to mimo to i tak bransoletki tobie i pozostałym naszym graczom życzymy. Z tego co pamiętam, w sumie chyba będzie około 14-15 osób, bo chyba 14 leci, taka Rado już jest na miejscu, więc silna ekipa się szykuje, bo będziesz też od razu naszym słuchaczom przybliżę, będziesz między innymi ty, tak jak wspomniałem, Rado już jest Vegas, do tego Jose Carlos Garcia, Soulseek Teges, więc Wojtek Łozowski nie leci. Dmitrij Urbanowicz niestety jeszcze nie może, bo z tego co się orientuję, chyba 2 lata mu brakują do tych 21, więc no, trochę punktów też przez to straci w tych klasyfikacjach różnych na gracza roku, no ale EPT później będą, więc WSOP w Berlinie też będzie, więc sobie odrobi, patrząc na jego genialną grę w tych początkowych miesiącach, więc no tutaj jestem spokojny o to, że Dmitrij bez problemu te tytuły gracza roku zdobędzie i no i kolejny sukces dla polskiego pokera. No a my powoli też zbliżając się do końca naszej dzisiejszej rozmowy poruszymy jeszcze jeden temat, a właściwie ty poruszysz, bo tak od razu cię zapytam, czy miałbyś, czy inaczej może, co ty byś polecił naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o jakieś seriale, gry, filmy, które gdzieś tam ostatnio wpadły w ręce, po co warto sięgnąć, co warto obejrzeć. Jeżeli coś zwróciło twoją uwagę, to masz teraz czas, żeby się z nami tym podzielić i nam polecić. Aha, to ciekawe.
Jeśli chodzi o filmy, to jestem do tyłu. Nie za bardzo ostatnio był czas. Seriale też jakoś nie bardzo oglądam. Ja czas poświęcam swój wolny na jakieś tam posesji, na kilka szybkich meczów w FIFA, także to jest moje takie małe, można powiedzieć, hobby. Oglądam taki serial, który nazywa się Louis i jest to serial zrobiony przez amerykańskiego komika. Jeśli ktoś nie zna, to mogę polecić, bo jest śmieszny i to jest taki mój humor, więc mam nadzieję, że jeszcze komuś przypadnie do gustu. To jeszcze cię dopytam o muzykę, czy nie wiem, podczas sesji pokerowych coś tam w tle leci, czy raczej pełne skupienie, wyciszenie i tylko gra. Zdecydowanie muzyka i różne rodzaje, w zależności też od fazy, od liczby stołów i tak dalej. Natomiast z reguły zaczynam sesję przy Bonobo. Jeśli ktoś nie zna, to też polecam, bo bardzo fajne dwie płyty, jeśli chodzi o muzykę do gry. No i gdzieś tam też zawsze w wolnym czasie staram się wyszukiwać jakąś taką muzykę, która wiem, że będzie odpowiednia do gry. Także jakieś takie właśnie spokojniejsze, w większości elektroniczne klimaty, ale też zdarza mi się słuchać koncertu jakiejś muzyki klasycznej właśnie do gry. Też fajnie działa, także też polecam. No dobra, to jeżeli nasi słuchacze będą mieli inaczej, jeżeli będą chcieli dojść do Tak, twojej. jakby ktoś chciał, znalazł się ktoś, kto jest zainteresowany tym, czego słucham i co mogę polecić, to jakiś tam kontakt można do mnie znaleźć i chętnie się podzielę. Tak, i pamiętajcie, że słuchanie tej muzyki to jest pierwszy krok do sukcesów pokerowych. Tak, no i zbliżając się do końca, jeszcze powiedz Przemek też, czego tobie w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach powinniśmy życzyć. Co przede wszystkim do wizy w poniedziałek, żeby ta decyzja była pozytywna, bo w poniedziałek mam spotkanie w konsulacie, także to będzie już takie domknięcie tego wyjazdu. Ja sam nie biorę innej opcji niż to, że tą wizę dostanę. Czego mi życzyć? No, przede wszystkim dobrej gry, bo to jest najważniejsze i jakby wyniki przyjdą właśnie, zawsze przychodzą z dobrą grą. A ta z takich marzeń, no to zdecydowanie statuetki z festiwalu, no i bransoletki oczywiście. Tak, to w pierwszej kolejności bransoletki, a w drugiej statuetki. Może ta kolejność jest w sumie nawet lepsza. Mamy nadzieję, że w tym roku, jeżeli nie ty, to może ktoś inny też właśnie w Las Vegas po ten tytuł sięgnie, bo z tego co przeglądałem sobie listę państw, z których pokerzyści zdobywali już te bransoletki, no to są tam czasami takie egzotyczne kraje, których może byśmy się nie spodziewali, natomiast Polski jeszcze nie ma, ale żyjemy tą nadzieją ciągle, że się w końcu to uda zmienić. Jeżeli nie Vegas, to no to w Berlinie w październiku, prawie cały miesiąc, z tego co pamiętam, Festival World Series of Poker Europe będzie trwał, więc no też tam będzie sporo okazji po ten tytuł. No i na pewno w Berlinie jeszcze więcej Polaków się zjawi, bo w sumie z Warszawy czy z innych miast Polski można łatwo dojechać pociągiem, więc miejmy nadzieję, że ten najazd Polaków na Berlin też będzie i sporo się tam osób pojawi. No i już na sam koniec jeszcze naszym słuchaczom przytoczę taką opinię, bo ty ją pewnie czytałeś i słyszałeś. Właśnie Piotr Franczak na swoim fanpage'u na Facebooku napisał o tobie w ten sposób, tutaj cytat: jego grę obserwowałem od jakiegoś czasu i nie mam najmniejszych wątpliwości, że 2015-16 rok to lata, które będą krokiem milowym w jego karierze. Wspomnijcie moje słowa. Koniec cytatu. Więc no, skoro Piotr w ciebie tak wierzy w te sukcesy, to nam też
nie pozostaje nic innego jak życzyć Tobie wszystkiego najlepszego, w szczególności właśnie w Vegas, bo myślę, że to jest najważniejszy turniej w całym roku, więc no, trzymamy za Ciebie kciuki i mamy nadzieję, że tam kolejny świetny wynik też zaliczysz. Dziękuję bardzo za miłe słowa i za przyszłe kciuki. Okej, dobra. No to jeszcze tylko tak tradycyjnie przypomnę tak naszym słuchaczom, że gościem dzisiejszego odcinka Poker Break Extra był Przemysław Piotrowski, jeden z najlepszych polskich pokerzystów, który no, na dniach, a właściwie no, powiedzmy na tygodniach wybiera się do Las Vegas, gdzie będzie walczył o, tak jak wspomniałem, o te bransoletki na World Series of Poker. Tobie i innym Polakom życzymy sukcesów. Dzięki wielkie, że znalazłeś czas i że odpowiedziałeś na parę pytań i no, zainteresowałeś, myślę, też parę osób pokerem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. No i na sam koniec jeszcze naszych słuchaczy zachęcam do odsłuchania poprzednich odcinków, bo sporo ciekawych gości się pojawiło. Zachęcam też do słuchania kolejnych odcinków, bo mogę już chyba zdradzić, że jednym z kolejnych gości właśnie będzie Soulseek, więc tuż przed wyjazdem albo w tym tygodniu, w którym wylatuje do Vegas, pojawi się z nim rozmowa, więc no też nam zdradzi trochę szczegółów na temat swoich planów. Zachęcam Was do odwiedzania pokerbreak.net. Przemka i mnie znajdziecie na Twitterze, więc zachęcamy do dyskusji, do śledzenia. No, dzięki wielkie i do usłyszenia.